Let's put some smile on that face. Co będziemy oglądać? Joker, dwie folie. Jedziemy. Dobra. Jest to Joker. Siedzi w więzieniu. Hey Fleck, you got a joke for us today? Ładne kolory. Czego to jest cover? To jest taki klasyk, nie? Lata 60. Jest Lady Gaga. Jest miłość. We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves. Dużo zwolnionego tempa. Parasolki z Cherburga. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Joker z mikrofonem. Będą śpiewać? Będą. Ale nie wiem, czy w zwiastu, nie? O. Dobrze to wygląda. Drugi Joker. Trzeci Joker. Proszę, są dobre. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. We're not alone anymore. That's what we should be talking about. Joker ma czerwonego wąsa. Teraz uśmiech. Super. No i co, panie Jakubie? Jak wrażenia? Powinienem sobie coś namalować. Podobało mi się. Ładnie to wygląda. Także widać, że ten film będzie chyba grał z takimi tropami z jedynki, nie? Wygląda, że są niektóre sceny wręcz powtórzone, odbite w takiej lustrzanej wersji. Wracają schody, wracają te kolorki piękne. Jeśli coś mi się podobało w pierwszym Jokerze, a sporo rzeczy mi się nie podobało, już czekam na komentarze, to podobały mi się zdjęcia przede wszystkim. To wygląda, że pieniądze poszły w obraz, to na pewno. Widać, że te 200 milionów zostało wydane. Lady Gaga też fajnie się prezentuje. Już czytałem w komentarzach, że ona na pewno nie będzie taką Harley Quinn, jaką sobie wszyscy wyobrażamy. Myślę, że tak, i to dobrze. Ale kto jak to, Lady Gaga idealnie nadaje się do zagrania szalonej, ukochanej Jokera. Ma w sobie tę dzikość. Ja też jestem zdziwiony, chociaż de facto chyba nikt nie zaśpiewał w tym zwiastunie, nie? Mieli mikrofon w ręku i leciała piosenka, ale chyba usta się nie ruszały do... Jeszcze nie. Bo słyszałem taką teorię, że studio Warner Brothers będzie ukrywało fakt, że to jest musical. Kuriozalne, bo przecież jest to musical. Na tym polega chyba cały pomysł na ten film. Bo tak jak Todd Phillips zżynał z Taksówkarza, to tutaj będzie zżynał z New York. Więc dobrze, żeby się tym chwalić. Nie wiem, no ja jestem zadowolony z tego zwiastunu. Też jestem zadowolony. Bardzo dobrze wygląda piosenka z lat 60. What the world need is love. Taki chyba tytuł. Tak mi się wydaje, ale kto to śpiewał? Diane Warwick? Nie mam pojęcia. To znaczy, to był jakiś cover. Jaram się. To jest tylko takie pytanie, bo pierwszemu Jokerowi udało się trafić w jakiś taki moment historyczny. Tak. Wkurzenie na mainstreamowy establishment. I to jest pytanie, czy ten drugi film też będzie filmem o czymś? Czy to jest trochę taka sytuacja, której nie da się zaplanować, nie da się zaprojektować. To nie jest tak, że Todd Phillips sobie siada, okej. O czym będą myśleć ludzie za 3 lata, kiedy film wejdzie do kin i ja się wpasuję idealnie w ten moment? Trudno będzie powtórzyć ten jakby kulturowy cios pierwszego Jokera. Ale może uda się po prostu nakręcić dobry film. Na razie udało się nakręcić dobry zwiastun. Zmontować dobry zwiastun. Folia Duo, może właśnie o tym będzie, o tych urojeniach, które dzielimy wspólnie. I o miłości, a filmy o miłości są ponadczasowe. My też tu podzieliliśmy urojenie, obejrzeliśmy zwiastun. Dzielimy miłość do kina. Wszystko się zgadza. Joker, Folia Duo.